Gruzja! Witam was wszystkich bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Jadę do Wartkowic przepakować się z auta. I jadę odebrać naczepę od razu do Ostrowa Wielkopolskiego. No niestety tym razem jadę sam. Jeszcze gratów mam tutaj pełno niepoukładanych. Tak więc jadę w tą trasę sam, bez Angeliki. Angelika pojedzie naszym poprzednim autem, ze względu na to, że kierowca, który również dziewczyna, która pracuje u nas, ma urlop. I tutaj się dogadaliśmy, że bez problemu pojedziemy właśnie w trasę. Tymczasem ja podążam naszą A2 i kolejny mój stop jest to Stryków, BP albo stacja moja. Muszę zatankować, AdBlue nie ma w ogóle, no ale paliwa też muszę dotankować. Pół kotła mam niecałe, później następny stop Wartkowice, później stop Ostrów Wielkopolski i tam podejmiemy decyzję. I mamy tutaj nasz cel, nasze przeznaczenie. 5.39 Robka, Sosnowiec Kumieńki. O, połączenie znane, szef zadzwonił. No i przegadałem z nim, także teraz wyjeżdżamy z BP, a pojedziemy dosłownie na drugą stronę ulicy, żeby zatankować AdBlue, ponieważ jest tańsze AdBlue tam. Bo tutaj AdBlue kosztuje 2,40 chyba. Tak, chyba 2,40, jak mnie pamięć nie myli. A po drugiej stronie ulicy na mojej kosztuje złoty 70. Nasz destination, można powiedzieć. Kurde, ostatnio tutaj w ogóle nie, ciężarówek nie było. Nikt tu nie parkował. A tu proszę, ile miejsca na pauzę. Fajna miejscówka, tylko szkoda, że nie ma kibelka. Był tutaj kiedyś Toy, ale Toy zabrali. Został tylko kran na wodę. Teraz patrzymy. AdBlue to już tutaj akurat mało było. AdBlue to było chyba najmniej z tego wszystkiego, moi drodzy. Zobaczcie, jak on się prezentuje. No czyż on nie jest przepiękny. Ale prezentację jeszcze będziecie mieli zrobioną. Na razie przenosimy się do samochodu, gdzie będziemy się przepakowywać. Przyjechaliśmy, już przepakowuję się, częściowo się przepakowałem. Zabierałem tutaj z tego skoreczka sobie. Zostawiłem je w ręce do skrętek, jak miałem zmienić żarówki. Przepalam go jeszcze. Lodówka już chodzi. O kurczę, to buta mi zapomniał. To jest cały mój mandżur, który zabieramy. Plus oczywiście naczynia, tutaj są rzeczy do GoPro. No zobacz, trochę tego jest, tak się tylko mówi. Nie jest dużo, ale swoją drogą wychodzi od groma. Czy są, to jeszcze zabieram. Zobaczcie tu, jak ten wygląda przy standardowym. Jak zabawka. Już tutaj jadę wojewódzką 469 drogą. Zobaczcie, cały ambaras tam, jeszcze tego nie rozpakowałem. Do 17 pracuje firma, pokazuje mi przyjazd 17.07. Kurczę, ciekawe, czy ja dzisiaj tą naczepę odbiorę. Muszę ją w sumie dziś odebrać, zaraz będę musiał zadzwonić do panów z tej firmy i zapytać się, czy być może ktoś na mnie tam zaczekał z pół godzinki maksymalnie, no bo z tym przepakowywaniem tak wyszło, lipnie. To tak tu, potem tankowanie jedno, drugie, no nic. Ale muszę być w dobrej myśli, że się wszystko uda. Dawaj pan tym Ursusem, tylko nie skręcaj. Dobra, że lecimy cały czas na Turek i z Turku na Kalisz. Generalnie nie dość, że upocony, to i w czepku urodzony. Kurczę, zadzwoniłem do firmy, od której będziemy brać tą naczepę i pan powiedział, żebym się nie przejmował, żebym spokojnie, powoli jechał do celu, żeby nic się tylko nie wydarzyło. A oni nie będą robić problemu i zaczekają na mnie. Także naprawdę powiem wam, że no co mogę powiedzieć, no sztos, tak? Świetnie. Czas to prawda spada, no panie. Się. Mamy tutaj termę Uniejów, kierunek Turek. Tak jakbym w sumie jechał teraz za ładunku w Pabianicach, bo często tak właśnie jeździliśmy tutaj. Ja pierwiaszczę, tak zasuwałem, że mi zaraz kurła kartofle wypadną. Już mi spadły jeszcze kartofle. Ja pierdolę.
Patrzcie, jakie fajne zjawisko, jak tornado. Pusty plac, kurzy się i tak fajnie jak wiatr zawiewa, to i robi się tak jak ala trąba powietrzna. Mamy jeszcze 30 km mamy do celu, do odbioru naczepy. Droga 470, wojewódzka na Kalisz. Przyjechaliśmy. Proszę, to jak królowa magnolia. I tutaj mamy pierwszą plandekę, drugą. I tutaj stoi nasza naczepa. Więc teraz na wprost biura. I fajne biuro, ależ się pięknie prezentuje. No co, i pierwsze cofanie, co? Pierwsze cofanie. Kurde, dawno nie cofałem. Dobra. Ociągnięcie. Jest. Siedzi. Słuchajcie, to co widzicie teraz tutaj za mną, to już jest nasz cały gotowy zestaw. Udało mi się odebrać naczepę. Naczepa marki Freehauf. Tak. Po znanej dosyć firmie kurierskiej to się odbija. Demo Trans. 2016 rok. Jak się prezentuje osie SAFA, opony 385x55. Tylko mieliśmy mały problem z podpięciem przewodów świateł w ogóle. Nie miałem w ogóle świateł w naczepie. Musieliśmy zamienić przewody stronami od świateł. Ten tutaj musiałem zamienić stronami, bo po prostu się nie świeciło, zaś nie działa sam, bo samochód długo generalnie stał. Całą prezentację zarówno naczepy, jak i ciągnika wam oczywiście zrobię, ale to jest temat na osobny odcinek. Stoję teraz w Ostrowie Wielkopolskim, kręcę pauzę, muszę iść do paczkomatu, zaraz tutaj jest centrum handlowe OBI i coś tam jeszcze, i wysłać dokumenty potwierdzające odbiór naczepy do szefa. Także zobaczcie jeszcze raz. One eternity later. Słuchaj, tapany, jestem w ciężarówce, stoję tutaj nadal na tym parkingu, chciałem zamontować sobie CB radio. No i tu się pojawia problem, znaczy problem już jest rozwiązany. Na daną chwilę nie będzie głośnika, bo jest tutaj oryginalna taka kostka. Ja ją będę musiał rozciąć, bo to jest połączenie z tym głośnikiem, który znajduje się tu. Ale ja nie mam takiej kostki, nie mam takiego adaptera nigdzie. Nic tutaj nawet nie pasuje. To jest od Tolkolekta, jego nie będzie, więc ta szuflada będzie wyjęta i będzie włożona któraś z zaślepek. Zobaczcie, jakie to jest burszta. Mamy 20-20, to ogarnę. Chociaż radio i najwyżej będę brał na razie głośniej, no cóż tu więcej mówić. Na górze je sobie zamontuję, to tu na górze, znaczy na dole będzie jakieś echo niosło, to zawsze będzie coś słychać, no nie? Na razie w sumie bez większych planów, jeszcze byłem, to kupiłem kłódkę do naczepy. Taka zamykana, to jest taka prowizoryczna blokada, także tak. Swoją drogą, zobaczcie, jaki fajny wiatr. A kurna, jeszcze to muszę odkleić. Mam tutaj takie cudo gdzieś tu rzucone. Tak więc ja to montuję radio, porozkładam sobie te rzeczy i widzimy się kolejnego dnia. No i dzień dobry w kolejnym dniu. 4:39. Ciśniemy na Wrocław. S11 teraz, tak chyba. S11 dokładnie do drogi 25. W kierunku Oleśnicy suniemy załadunek na 6 we Wrocławiu, Z26, jest ciekawe, czy mi się uda, mam jeszcze 114 km. Generalnie autostradami powinno się udać, aczkolwiek no to jeszcze krajóweczkę mam, więc nie wiem, a nie chcieli mi robura na więcej ustawić jak na 89, no i suniemy, tak. O kurczę, królową wyprzedzamy. Załadowany już jestem, jeszcze 296 do celu. Na 4,5 nie dojdę, bo mam 2 godziny 40 minut wyjechane. Kurwa, co za kumar, coś tam mucha. Tak sobie jedziemy. Powiem wam szczerze, że jakoś jak na środę całkiem tutaj spokojnie na tej A4, w jedną i w drugą mamy godzinę 8.03. Być może to dlatego. I powiem wam, że nie obyło się bez kłopotów, bez problemu tutaj z autem, z racji tego, że wyświetla mi się non stop komunikat o przepalonej żarówce, a żarówka jest.
o presówce lewej, która tutaj przy kierunkowskazie jest, ale wszystko normalnie działa. Włączone na automacie albo na zero, jako że wyłączone światła, wtedy mi się pali komunikat co chwilę, że jest spalona żarówka i że należy ją wymienić. Nie mam pojęcia, czym to może być uwarunkowane. Może jest po prostu zamieniona żarówka, inna żarówka niż być powinna i ma... O Jezus. Inna żarówka niż być powinna i ma za małą oporność i może dlatego wyskakuje komunikat na komputerze, że jest błąd. I mamy słynną patatajkę Olszyna, która jest teraz w remoncie, droga na Olszynę. My w tą stronę to jedziemy chyba autostradą A18, a tam była droga krajowa numer 18. Prace trwają, budowa w re, skuwają beton. Także zobaczymy, no już niedługo powinniśmy pojechać taką samą nawierzchnią, jak tutaj mamy, betonową. Czas najwyższy poprawić po Niemcach tą robotę. Aczkolwiek nie można im zarzucić, bo i tak mega długo wytrzymało to, co oni położyli. Do samego Wrocławia taka droga była, tam porobili, tutaj zostało. Objeżdżam Berlin. Teraz właśnie dziesiątkę, ring Berlina objeżdżam z racji tego, że jakiś wypadek był. Ładowałem się w konik w Wusterhausen i wyjechałem, patrzę i korek jest. Ta nawigacja na mnie przerzuciła na inne. Nawet nawigacja mnie przerzuciła, żebym pojechał objazdem, bo mi się kilometry nie zgadzają, tak sprawdzam. No i się okazuje, że tutaj jest problem tego typu, że jest jakaś, nie wiem, pół godziny opóźnienia czy ileś. No i objeżdżam, więc piłujemy. Lepiej, ja to wychodzę z założenia, wychodzę zawsze z założenia, że lepiej wolniej, ale jechać, niż dobrze stać. U mnie korek poszedł dosyć sprawnie. Znaczy dosyć sprawnie. Pojechałem objazdami, tak jak widzieliście, i teraz wyjechałem właśnie na autostradę. Aczkolwiek wychodzi na to, że jakbym się cofnął z powrotem do autostrady, to normalnie bym przejechał. Tylko że właśnie w momencie, kiedy wyznaczałem trasę, Google pokazywało zamkniętą drogę, tą zresztą też. To rządzonko to chyba będzie potrzebowało w ogóle aktualizacji, bo nie pokazuje fotoradarów mimo włączonej funkcji, albo nie ma dodanych fotoradarów. Dziesiąteczka w kierunku Mischendorfu, potem na dziewiątkę Norymberga, znaczy Lipsk, Norymberga, Monachium. 22.34 planowany dojazd. Ja mam wyjechane na tą chwilę 2 godziny, czyli jeszcze 7 godzin jazdy. 7 razy 8, 50. O kurwa. Co powiedziałeś? Może być cienko. No, a ja to wiem. Tylko chyba będzie dzisiaj dycha ruszona w takim przypadku. Mam nadzieję, że już więcej nigdzie nie stracę w żadnych objazdach ani w żadnych innych duperach. Będę musiał gonić, ale jest 16.08, jeszcze troszeczkę, minę Mischendorf w kierunku Lipska. Może jakoś pójdzie, tam też jakieś remonty w sumie są. Ale może się jakoś uda, tak że to przejedziemy w miarę rozsądnie. To jest coraz późniejsza godzina, więc ludzie po prostu do domu wracają. Jestem właśnie za Norymbergą, jadę w kierunku Ingolstadtu i dalej na Monachium, 125 km do celu. Powiem wam szczerze, to oświetlenie ambient jest coś pięknego. Super taki daje... Lepsze chyba niż czerwone, taką... Atmosferę, taki nastrój, o nastrój, nie atmosferę, tylko nastrój. Dodatkowo jeszcze podświetlana gwiazda. Mam nadzieję, że mnie wcześniej rozładują, kurczę, bo mam tacho do... Czekaj, raz, dwa, trzy. Kurde, myli mi się teraz, bo to w pojedynczej obsadzie to wiesz, tu 13 godzin, tam 15, kurwa. Twoja mać, panie, kto to wymyślił? 21 godzin pracować, dziewiątkę zrobić i ogień, a nie. Ale tak na poważnie, to czekaj, zacząłem, była 11.20, więc do 12.20 mam 13 godzin. To do 12.20 na pewno mi się nie uda, bo o 12 dopiero będę na miejscu. Do 2.20 mam na 15 godzin czas pracy. Drugą dziewiątkę teraz wykorzystam. Więc no mam nadzieję, że do tej 2.20 gdzieś tam swoje 4 litery ulokuję. Kolejna nocka, moi kochani, 22.33, autostrada numer 3, relacja Norymbergia Passau. Widzę 26 minut opóźnienia nawigacji, przed chwilą było 52. Powiem wam szczerze, że jak na piątkowy wieczór ruch jest no zajebisty, co ja mówię, zajebisty. W
kierunku granicy z Austrią idzie od groma samochodów, bardzo dużo na chorwackich numerach, ale jakby nie patrzeć, są wakacje, tak? Dużo Niemców jedzie na pewno, mogą jechać do Austrii, a mogą też jechać i do Chorwacji właśnie, no to jednak jakby nie patrzeć, kurort jest bardzo taki letni, no nie? Chorwacja. Tak samo jak i bardzo modny wśród Polaków, to może i tak samo wśród Niemców, no nie jest powiedziane. Ale ruch jest naprawdę zajebisty. Dosyć sporo tych autek tutaj jedzie. Ja kieruję się do Wiednia, 340 km mi zostało do celu. Jeszcze mam za 2 godziny pauzę do zrobienia 30 do kręcenia, bo 4:15 sobie tam wykręciłem, zrobiłem kawę i jedzonko. No i potem po pauzie będziemy zmierzać prawdopodobnie na Szwechat w Austrii, to koło Wiednia jest. I tam będę sobie kręcił pauzunię. Dotarłem w końcu na granicę niemiecko-austriacką. Powiem wam szczerze, to trzeba być pojebanym na łbie normalnie, żeby wymyślić taką organizację ruchu. Ciężarówki muszą zjechać na lewy pas, osobówki na prawy. No kurwa, jest taki miszmasz, że to aż normalnie dupa pęka. Gdyby nie można było ciężarówek puścić normalnie przez terminal, kurwa, prawą stroną, albo po prostu zamienić stronami znak, żeby ciężarówki pojechały prawą, a osobówki lewą stroną. To jest po prostu chore. 35 minut, tyle ile pokazywała nawigacja, tyle faktycznie jedziemy. Ale wiecie, chodzi o sam fakt, że kurwa, od kiedy ciężarówki się spycha na lewą stronę, jak ruch mamy prawostronny i zazwyczaj ciężarówki jadą prawym, no to jest... A jeszcze ci kurwa turyści tak jeżdżą, że to aż normalnie głowa pęka. Za przeproszeniem, plus do tego Austriacy kontrol jeszcze mają, no bo to wiadomo, na pandemia, nie pandemia, inne gówna, także no wszystko to tak w ogóle bez sensu jest zrobione jak dla mnie. Zamiast my jechać tą stroną, tym bardziej, że przejeżdżamy tak samo, a oni by sobie namiot po tej stronie postawili, to ja nie wiem, totalny nonsens. No ale przejeżdżamy granicę, jeszcze 264 do celu i tak patrzę, że mam jeszcze 3 godziny 20 minut, tak? 6 do dyszki, nie, na 4 godziny 20 jeszcze mam. Nie, czekaj, 6 i ten. No tak. Kurwa, ten co kombinuje. Nie, no to 4 godziny, 4:20 jeszcze mam. To na dyszkę powinno mi się udać, ale no tak to wszystko idzie jak krew z nosa. Kolejna nocka przed nami. Po weekendzie mamy już w zasadzie wtorek. 12 chyba październik. Jadę na rozładunek, albo 13 nawet, czekaj, 13 chyba. Jestem już po weekendzie w Austrii, rozładowałem się w Wiedniu, tak jak tam mówiłem. Zrobiłem sobie pauzę na Szwechat, 42 godziny mi aż wyszło. Na pusto przeleciałem na Słowację, do Seredu. Tam się załadowałem, no i strzał taki 1100 km. Jadę właśnie do Oberhausen. Zostało mi jeszcze 357 km. Na godzinę 8 rano mam rozładunek, jest pierwsza 10, będę gdzieś tam koło razy drzwi, koło 7 rano. Także godzinkę przed wystarczy, zobaczymy jak tam pójdzie rozładunek. No i co dalej, bo tutaj czas już powoli się ewakuować. 53 km, 6:26, autostrada A2. Okolice Dortmundu, do Dortmundu w zasadzie jeszcze nam zostało tutaj 54 km. Nie, no Dortmund do Oberhausen 54 km, co ja mówię. O, a na lewym pasie najszybsze auto na S 105. Rozładuję się i zobaczymy co. Znaczy postaram się rozładować w miarę sprawnie. Aczkolwiek jak pójdzie, to nie wiem, bo tam kiedyś już raz byłem, to tak średnio na jeża te rozładunki wyglądały. Zobaczymy jak tam tym razem pójdzie. Deszczowa pogoda, no jakoś nam dzisiaj nie sprzyja ta jazda. Aczkolwiek z rana nie było, cała nocka przeleciała na szczęście dobrze, bo jak, nie wiem czy może widzicie ten refleks taki z wycieraczek, który zostaje na szybie nocą, plus światła, no to daje po prostu takie wrażenie, jakbyśmy jechali cały czas we mgle i człowiek się męczy po prostu szybciej. Dawaj pan, chowaj się. No, samochód ma 40 tysięcy km i 2 lata za sobą, więc po prostu te wycieraczki są na pewno w oryginale. Ale jeszcze zbliża się serwis, teraz jedziemy na ślub swój.
to pewnie te wycieraczki od razu też się podmieni i zaktualizuje to ustrojstwo, bo ona na przykład na landówkach w Niemczech widzi 80, gdzie dla ciężarówek jest 60. Będzie trzeba tutaj troszeczkę podziałać przy tym. A ja, moi kochani, chciałem serdecznie wam podziękować za ten film, za to, że obejrzeliście go, za to, że wytrwaliście do końca. No i bardzo miłe jest to, co słyszę od niektórych z was, że lubią oglądać moje produkcje, nasze, gdzie razem fizycznie tam występujemy. Jest to naprawdę bardzo super. Ja powiem wam szczerze, ja też lubię nagrywać. Jeżeli dostaję od was takie wiadomości, to naprawdę jest to budujące i lubię to. Lubię to po prostu robić, takie hobby sobie załapałem, więc co jakiś czas postaram się ten film dla was tam wrzucić. Wiecie, teraz tak zagram jak prawdziwi influencerzy na Instagramie czy na YouTubie. Zasypujecie mnie masą pytań. Gówno, prawda, bo raptem tutaj to mnie 3 osoby zapytały, czy 4, kiedy film. No i te 3 czy 4 osoby powiedziały, że bardzo fajne są te filmy. Ale jak widzicie, 3-4 komentarze wystarczą, albo zapytania, żeby człowiek miał chęć do tego, żeby dalsze produkcje robić, żeby nagrywać. To tak samo jak i z hejtem. Jeden hejt może zburzyć wszystko, a u mnie jedna pozytywna opinia może przyczynić się do tego, że no z jeszcze większą radością mogę dla was tworzyć te filmy, nie? Że dziękuję wam ślicznie, moi kochani, za obejrzenie. Zapraszamy na następne produkcje. I żegnam się z wami z deszczowych Niemiec. Na razie, do zobaczenia, cześć.